tezejskie lasy, tak zwane. Las pająków był w Diablo, pamiętam. W lesie pająków była grota pająków i gniazdo arachnidów. Ogólnie masa pająków się tam czaiła. Z szarkiem płonącym na czele w grocie pająków, który pilnował oka Kalimana, ale dobra, mniejsza z tym. Wracamy do Titan Questa. No, ładnie te pajączki teraz padają. Jeszcze więcej. Dobra, może pójdę w lewo i później, jak sprawdzę wszystko po lewej stronie, to już będę się kierował na prawo w kierunku tej całej wioski. Te gei, czy jak ona się tam zwała. No, już tutaj chyba wszystko. Tak, tu już pozabijaliśmy te pająki. Wracamy. Jeszcze spojrzę może na mapkę na wszelki wypadek. Tak, pójdziemy tutaj górą, wszystko odkryjemy ładnie. Może jeszcze dostaniemy jakąś nagrodę od mieszkańców wioski, co? Fajnie by było. Ale chyba nie, już ogólnie to zadanie nam zaktualizowało i zostało zakończone, więc już chyba żadnej nagrody nie dostaniemy. No, już jest zaliczone. Otrzymujesz 30 do zdrowia i 1500 punktów doświadczenia. Aha, jeszcze nam zaregenerowało energię i zdrowie. No spoko. Taka ciekawostka. No i wszystko, no. Żadnych zadań pobocznych w tej wiosce nie było. O, ten koleś może nam jeszcze podziękuje. Dzięki tobie źródełko jest znowu czyste i woda nadaje się do picia. Cała wioska jest ci wdzięczna. No dobrze. O, sprzedawca. Sprzedamy tutaj ten cały sprzęt zbędny, czyli to, te wszystkie biżuterie, te tarcze może na wszelki wypadek sobie jeszcze potrzymam. Mikstur mamy dużo, nie muszę kupować. No i co? Spójrzmy na mapkę. Tu było chyba jedno wyjście tylko. Wiesz, nie, tutaj jeszcze jakieś wyjście jest. No dobra, pójdźmy sobie. Tutaj jest główna droga. Pewnie zaprowadzi nas do Megary. Ale jeszcze sobie zajdźmy tutaj. Zaraz, gdzie ja w ogóle jestem? O, jeszcze tutaj możemy zajść na tyły. Tak, wróćmy się troszeczkę. Musimy wszystko tutaj obejść. Żebyśmy nie ominęli jakiegoś wątku pobocznego, coś w tym stylu. O, satyry. Dawno nie widzieliśmy satyrów. No ale już szybciutko padają. Pomimo tego, że to chyba jacyś weterani byli. No, więcej satyrów. Ogólnie się ściemnia. Tegejski cmentarz. Pewnie jacyś nieumarli będą. Może jakieś nieumarłe satyry się tu czają. Ogólnie satyry oczywiście były śmiertelne, z wyjątkiem tego bożka pana, który był właśnie takim jakby satyrem, no ale on był nieśmiertelny. Chociaż właściwie był nieśmiertelny, ale on tam chyba... Właśnie nie, on był... On umarł chyba w końcu, z tego co pamiętam. Pomimo tego, że był zaliczany do bogów, to chyba jakiś taki wyjątek był właśnie. W każdym razie przebudzony trup, kapitan, jest na żółto. Czyli jakaś taka specjalna istota magiczna. Już padł, szkoda, że nie zostawił czegoś fajnego. O, a jednak zostawił, utłoczony pancerz zwinności. No właśnie, ten pan, ten taki jakby najważniejszy z satyrów, był na pewno uważany za boga greckiego, ale on jednak umarł. No będę musiał to sobie sprawdzić tak z ciekawości. Jak skończę to zagrajmy, to sobie poczytam o tym. Ale póki co klepiemy tych nieumarłych na tym cmentarzu. Może trafimy na jakąś kryptę, coś. Pamiętam, że już chyba dwa cmentarze mieliśmy po drodze. Jeden z takich cmentarzy był zakończony, znaczy ta lokacja była zakończona takim grobowcem większym. Masę sarkofagów tam było, sobie je otwierałem, fajne przedmioty tam wylatywały. Tutaj jakieś złoto. Dobra, trzeba tych łuczników załatwić właściwie. No, dwóch łuczników się tej czai i mnie cały czas ostrzeliwują, czyli zadają mi obrażenia kłute. Nie pamiętam, tam chyba mamy jakąś odporność na obrażenia kłute. No tak właśnie na początku gry zwróciłem też uwagę na te obrażenia kłute, tak powiedziałem, że chyba mają one jakieś większe znaczenie, zwłaszcza, że jedna z odporności tutaj to jest właśnie odporność na obrażenia kłute, tak, mamy 26%. I co, tutaj chyba wszystko. Obeszliśmy sobie ten tegejski cmentarz. Zabiliśmy te wszystkie trupy, zombiaki, szkielety. Czyli Tegejczycy będą mogli się tutaj znowu udawać na modlitwę nad swoimi zmarłymi, bezproblemowo. Nie musicie dziękować. Czyli co? Czyli musimy teraz iść tą główną drogą. Arkadia. O, tutaj te zombiaki jakieś chodzą. Zombie żołnierz nieumarły.
Słabiutki, o, kasa wypadła z jednego z nich. Z któregoś, którego my nie zabiliśmy, tylko zginął z rąk strażników. Dobra, po drodze się nie będziemy jeszcze kierować. Oczywiście zejdę sobie tutaj gdzieś w bok, żeby czegoś nie ominąć. Na mapie widzimy już, co my widzimy, naturalną jaskinię. Ale tam jeszcze nie idziemy. Pójdziemy sobie tutaj w lewo. Ha, wygłodniały dzik. Może jakaś skóra dzika wypadnie. I czarnowrony, czyli może jakieś piórko. Zobaczymy. No nie, na razie nic takiego nie widzę. Jak wypadają te relikty albo amulety, to też jest taka specyficzna grafika, można to bardzo łatwo poznać, chociaż grafika tego amuletu czy tam talizmanu jest trochę zbliżona w sumie do sakiewki ze złotem, można się pomylić, ale też jest taki charakterystyczny dźwięk, jak to leci. Tylko że ja właśnie mam teraz, nie mam założonych słuchawek, wam się tam dźwięki z gry wszystko ładnie, znaczy będziecie to słyszeć, bo to się nagrywa, ale ja tego nie słyszę w tej chwili. Wolę słyszeć dziś bardzo dobrze siebie niż te dźwięki z gry, jak nagrywam. Dobra, w każdym razie coś tutaj wypadło. 28 zbroi i 11 do zręczności. Ło, panie. Może mi obrażenia troszeczkę spadną, no ale 11 do zręczności. Tylko spadnie jeszcze odporność na obrażenia kłute, ale mimo wszystko... O, nie spadają obrażenia. Aaa, zbroja rośnie. Jeszcze ta zręczność jest, czyli na pewno nam rośnie... Zdolność do ataku. Zobaczmy, mamy 115, przedtem mieliśmy 104 tylko. I zdolność do obrony też rośnie na skutek zręczności. Dobra, zostawimy sobie to. 28 zbroi i 11 do zręczności. Będzie fajnie. I co? Sprawdzamy dalej, co tu się dzieje. Troszeczkę teraz pójdę w prawo, żeby czegoś nie ominąć. I klepiemy kolejne satyry. Tak, tarcza cały czas działa. Moja nowa umiejętność też. Doświadczenie dostajemy bardzo, bardzo wolno. Satel jeździ dzików. Magiczna istota. Znowu magiczna istota. Znowu pisany na żółty kolor. Nie wiem, czy te magiczne istoty mają zwiększoną szansę na zostawienie czegoś fajnego. Chyba nie. Chyba po prostu są w ten sposób oznaczone, że mogą korzystać z jakichś specjalnych zdolności. O, centaur. Centaura też już dawno nie było. Zarzucił na mnie sieć. Czyli już wiemy, że pająki mają taką zdolność zarzucania sieci. Centaury też. Prymitywna skrzynia. Otwieramy i idziemy zabić tego weterana, partyzanta. Oj, coś tutaj strzela we mnie magią. Satyr, mag ognia. Klepiemy. O, słabiutki. Z czym do ludzi tutaj? Żelazne sudis, białe. Czyli jakieś takie zwykłe. Dobra, jeszcze się przejdziemy tutaj. No i się zbliżamy do tej jaskini. Oj, 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 oj. Widzę na mapce jakieś tutaj... Jakiś mur, coś w tym rodzaju. Nie, to jakieś ruiny. No to nie, no to trzeba to zbadać. Ptak plagi. Też pewnie jakieś piórko może zostawić fajne. Typu relikt. Albo typu amulet. Oj, klepią mnie. Nie, ja chyba nie mam w ogóle odporności na trucizny. Dlatego mi to życie tak szybko schodziło od tych ptaków plagi. One zatruwają tutaj. Te zombiaki chyba też zatruwają, bo jak giną, no to się z nich wydobywa taka chmura trucizny z muchami jakimiś. Dobra, trzeba ich tutaj załatwić. Mam nadzieję, że jakieś szkielety nie będą z ziemi wychodzić, bo mam takie skojarzenia, że jak wchodzę na ruiny ze szkieletami, to lubią z ziemi wyłazić. No ale na razie nic takiego tutaj nie ma miejsca, jest okej. No bo trochę się wycofam, bo zostawiłem chyba jakieś przedmioty. Tutaj tak, jakiś eliksir zdrowia, to na pewno weźmiemy, kasę bierzemy też. Pewnie się przyda ta kasa prędzej czy później. Na razie jakoś używam złota tylko do kupowania mikstur, chociaż też tych mikstur już ostatnio za dużo nie kupowałem. Esencja lustra Archimedesa, ale to zaraz, otworzymy sobie skrzynkę, weźmiemy tasa, kuku nie biorę. Słaby wianek nie biorę, bo to dla maga. Esencja lustra Archimedesa. Co to jest? Odłamek reliktu. Trzy takie można połączyć. Zaklina wyłącznie tarczę. I co daje? Ma 3% szansy na 50% oddanych obrażeń. Czyli takie jakiś reflect damage, czy jak to się tam zwie. Odbija obrażenia z szansą 50%. No dobra, to sobie trzymamy. I co my tu mamy? Jest jakaś łódka. Możemy zamoczyć sobie stopy w wodzie, bo tutaj pewnie gorąco jest teraz. Idziemy do tej jaskini.
No, jakaś strzeżona ta jaskinia? Nie, strzeżona nie jest. Nie jest związana z żadnym questem pobocznym chyba, bo żadnego takiego questu nie mamy, czyli po prostu taka jakaś poboczna lokacja. Zajrzymy sobie tutaj. Chyba, że jakiś quest będzie właśnie gdzieś tu. No raczej to jaskini nie przypomina. Było to podpisane. Zaraz, to było podpisane jaskinia w ogóle? Nie, to jest. Naturalna jaskinia jest podpisana, ale to nie jest naturalna jaskinia, bo widzimy, że może kiedyś to była naturalna jaskinia, ale jednak ludzie albo jakieś inne istoty jakoś zmodyfikowali to wnętrze tej jaskini i zrobili z tego grobowiec. No ale widać, że też stracili kontrolę tutaj. Jakieś szkielety opanowały to miejsce, ale spokojnie, spokojnie, zaraz opanujemy sytuację. Tylko, że kurde, tutaj jacyś magowie, jakieś ptaki, plagi jeszcze. No ale dajemy radę. Jestem ciekaw, jak to miejsce na przykład. Ogólnie, jak ta gra wygląda na wyższych poziomach trudności. Sosnowy zdobiony. Dobra, wszystko wybijemy, potem będziemy otwierać te sarkofagi. Może trafimy na jakiś ciekawy artefakt. Skrzynka jakaś. Ojejku, taki większy ten grobowiec tutaj będzie, z tego co widzę już na mapie. No ale trzeba to wszystko obejść. Otwieramy. Tutaj pułapki mogą być, no właśnie, już jakaś we mnie trafiła. Wszystko potwieramy i zaraz będziemy zbierać. Po kolei, tutaj nic nie wypadło. Tu mamy jakąś kasę, energia niepotrzebna, onuce to dla maga, czyli tutaj nic. Tam jest grobowiec po drugiej stronie, tu jeszcze jakiś jest. Nie słyszę, czy pułapka jest, dlatego się wolę od razu odsuwać. Wy słyszycie, ja nie słyszę, bo nie mam tych słuchawek. Ochronny wianek zręczności to dla maga, ale zdrowie bierzemy. Gdzie by tu teraz iść? Oj, 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 już tam biegną sami do mnie. Nie zdecydowałem się gdzie iść, to oni rozwiązali mi ten problem. Ale muszę uważać na życie. Łyknąłem miksturkę, adrenalina się załączyła, czyli zaczynam kontrolować sytuację już. Łyknę sobie jeszcze jedną miksturkę. Dużo tych magów, zwabimy ich bardziej w to miejsce. Teraz będę ich tu lepiej widział. No nie, nie przyszli za mną. Licz mrozu w każdym razie. Przebudzony trup, nieumarły. I eliksir zdrowia, świetnie. Grobowiec. Coś tam z niego wypadło, na pewno nie było pułapki. Zaraz sprawdzimy. No, w tym grobowcu na pewno poziomu nie zdobędziemy. Skrzynia i skrzynia wysokiej jakości, ale to zaraz. Na pewno bierzemy kasę. Oj! A ten grobowiec, gdzie on jest? Był tam po drugiej stronie. Ominąłem go, musimy po niego iść. A, tutaj się schował. Otwieramy. Co tam jest? Pułapka, jakieś przedmioty, nic nie ma. No dobra. Zostało tutaj jeszcze kilka tych grobowców, dwie skrzynie. Pułapki chyba nie ma. Przepaska zdrowienia. Przepaska chyba też dla maga, ale widzę, że ma prefiks i sufiks. Czyli zostawimy to sobie na sprzedaż. Może będzie droższe. W ogóle co tu się dzieje? Krótki miecz destrukcji. To raczej mała szansa, żeby było lepsze od tego, co mamy. Tylko musimy przełączyć na tutaj te główne cechy nasze. 33, 30 i 23. No nie, no jest zdecydowanie słabszy. A ten tasak 7 do siły daje. Szybkość średnia, no też mała szansa, żeby był lepszy. Tak, zdecydowanie gorszy jest. No dobra, czyli otworzymy sobie jeszcze jedną skrzynkę tutaj. No już do mnie biegną, zaraz sprawdzimy, co jest w skrzynce. Najpierw ich wyeliminujemy. Złoto, złoto puklerza nie sprawdzam. Mamy super tarczę. Idziemy tutaj w górę. Najpierw wyeliminujemy tego licza mrozu, bo on zadaje spore obrażenia. I teraz tutaj na hita albo na dwa mamy te zwykłe szkielety, przebudzone trupy. Świetnie. I kolejny grobowiec. Odsunę się. A, pułapka! O Jezu, jakie to obrażenia zadaje. I skrzynia. Tu nic magicznego nie ma. Prosty puklerz krzepy nas nie interesuje. Dobra. I co? I teraz na przykład sobie pójdę jeszcze tutaj w dół. W dół, w dół chyba mnie jeszcze nie było. Czy byłem? Nie, nie było mnie. Są tu jacyś wrogowie? Ojejku. Co to jest? Jakieś szczuroczłeki. Szczuroczłek. Zwierzolud.
Aj, twardawy. I tu jakiś magiczny zwierzolu. Zwierzolud. O, te magiczne nie są. Słabi ci przeciwnicy tutaj w tym grobowcu póki co. Bez problemu ich tutaj eliminujemy. I kolejny jakiś magiczny. No właśnie, korzysta z energii. Widać, ma pasek z energią. Połowę zużył, tam pewnie na jakiś czar. No i tutaj wszystko. Otwieramy te grobowce. Oj, pułapka. Tutaj też będzie? Nie, tutaj nie było. Lepiej się odsunę. Wzmocniony karwasz. Sprawdzimy ten karwasz. Oj, tam była pułapka, widać. Jaki to ma zasięg w ogóle. Co to jest? 20 do zbroi i 8% odporności na truciznę. To nie, nie interesuje mnie to. Skrzynka. W tamtych sarkofagach nie było żadnych przedmiotów. W jednym tylko była pułapka. Otwieramy jeden grobowiec, otwieramy drugi. Nie ma pułapek, o, w tym była pułapka. Aha. I co? Chyba została tylko jedna komnata w tym grobowcu. Czy jeszcze będzie ona się tam... Nie, chyba tylko jedna została. Może jakaś ciekawa skrzynia tam będzie. Przebudzony trup zabójcza. Zabójca też istota magiczna. Kurde, się wysłowić nie mogę dzisiaj. Okej, sprawdzamy te grobowce i wychodzimy zaraz z tego miejsca. Oj, widzę tam jakąś wnękę na mapie. Może tam coś tam ciekawego jest. Jakaś taka wyróżniona skrzynia, albo coś w tym rodzaju, albo jakiś wyróżniony sarkofag z fajnym przedmiotem. Na pewno widzę tutaj skrzynkę wysokiej jakości. No, jest jakaś wnęka. Oj, nic w tej wnęce ciekawego nie ma. Nie, no jest grobowiec jakiś, nawet dwa grobowce. No to sprawdzimy. Onuce dla maga. Kasa. Wzmocniony pancerz łagodzący. Czy ja coś takiego chcę? Nie, chcę czegoś takiego. No co, skrzynia wysokiej jakości, zobaczmy. Bransoletka bierzemy na sprzedaż. Oj, eliksir energii potrzebny nie jest. Wzmocnione nagolenniki zręczności. Aha, to jest taka bransoletka. Oj, mi się myli ciągle z tą obrączką małą. Co to jest? 20 do zbroi, 4 do zręczności. Słaby. My mamy takie fajne. Mamy 10% do ruchu, szybciej biegamy. To możemy wypić. I co? I tu będzie wszystko. Nie było jakoś specjalnie trudno w tym grobowcu. Zdobyliśmy sporo punktów doświadczenia. No, a gdzie to było wyjście? Widzę na mapce naturalna jaskinia. Ta to będzie chyba wyjście, chociaż dziwne, że to jest podpisane naturalna jaskinia, skoro to nie prowadzi do naturalnej jaskini, tylko do wyjścia na powierzchnię. Ale może to takie ogólne oznaczenie, także jest ok. I teraz zaraz. Spójrzmy na mapkę. Tu wszystko obszedłem, tu też. Tu też. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Aha, tutaj wyszedłem z tej wioski w ogóle. Mam dwa wyjścia. Albo tu iść, albo tam iść. Najpierw zajrzymy tutaj. Na pewno niczego nie ominiemy. Ptak plagi. Ropiejące zombie. Ciekawe, czy mogą jakiś... Esencja męstwa Achillesa wypadła z zombiaka. Esencja męstwa Achillesa. Można to umieścić w broni tylko, zwiększając jej obrażenia o 5 punktów i szybkość ataku także zwiększa. No, esencja męstwa Achillesa. Można też 3 takie elementy połączyć. Nie mamy jeszcze takich elementów, więc nie ma co łączyć. Ale prędzej czy później na pewno taki komplecik sobie uzyskamy. Ochronna obrączka. Obrączka, czyli właśnie obrączka, czyli takie małe coś. Odporność na elektryczność. Zostawiamy, sprzedamy. I klepiemy kolejnych wrogów. Polując na następny poziom. Właśnie podoba mi się to w tym Titan Questie, że z każdym zdobytym poziomem mamy aż 3 punkciki do rozdysponowania. Tak fajnie to wygląda. Pod tym względem jakoś tak jest lepiej to rozwiązane chyba niż w Diablo 2. Tam dostajemy tylko jeden punkcik. A tutaj możemy to sobie jakoś porozkładać pomiędzy kilka zdolności albo skupić się na jednej. Bardzo fajna sprawa.
trzy punkciki do rozdania za każdym razem. To wszystko wybiliśmy. No i co? Została nam jedna droga, tylko tutaj możemy iść. No to idziemy. Śmiało. I co? Więcej centaurów, więcej satyrów? Co tu nam wyleci? A, więcej harpi. Kamienna harpia. Tak jak mówiłem, harpie w mitologii pilnowały złotego runa. Tam jeden z herosów, dokładnie Jazon, zdobył to złote runo. A harpie ogólnie to miały takie znaczenie, one krążyły zazwyczaj nad polami bitew i porywały słabszych, znaczy osłabionych i rannych wojowników. Harpie właśnie. W mitologii można się właśnie często doczytać, że jak jest opisywana jakaś bitwa, coś w tym stylu, to te harpie gdzieś tam zawsze się w pobliżu kręcą, jak te sępy. Tylko w przeciwieństwie do sępów, harpie właśnie upatrywały sobie jeszcze żywych wojowników, właśnie takich osłabionych, rannych, coś w tym stylu, i wtedy atakowały ich, zabijały, zjadały. No dobrze, i teraz tak, na mapie tutaj widzimy kaplicę cierni. Skoro kaplica cierni, czyli chcą nas w jakiś sposób tutaj wspomóc, to pewnie będzie jakaś większa rzeźnia tam. No ale co, trzeba zaraz sprawdzić, co tam się będzie działo. Kaplica cierni, no jest, a jacyś wrogowie też są. No dobra, wykorzystamy kaplicę cierni, pewnie wszyscy tutaj szybko przez to popadają. A, bez problemów, ale nic nam nie zostawili. Sterta kości za to jest. Jedna tam u góry do...